Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o produkcji ziemniaka w 2021 roku. A z nami w studiu jest Jakub Jakubczak, analityk sektora Food and Agri Banku BNB Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wypadła uprawa ziemniaka w 2021 roku? W 2021 roku niestety zanotowaliśmy spadek w porównaniu z rokiem 2020 w uprawie ziemniaka. Był to spadek 10%, tak więc osiągnęliśmy szacowane plony na, szacowaną produkcję na poziomie 7,1 miliona ton. Powierzchnia uprawy wynosiła około 200 tysięcy hektarów, a plon z tej uprawy wynosił 300 kwintali z hektara. Jest to również spadek w porównaniu z rokiem 2020 o 47 kwintali, czyli jest to około 14%. A jakie były warunki wegetacji? Podobnie jak w, tak naprawdę we wszystkich warzywach gruntowych, no, te warunki wegetacji były dość niekorzystne przez cały okres upraw. Mówimy tutaj od momentu wysiania, tak naprawdę do, czyli początku roku do września, czyli do wykopków. No, pierwszym, pierwszym czynnikiem na pewno był zdecydowanie zimny maj, dość chłodny maj, który doprowadził do nie, bardzo nierównomiernego w, wschodu roślin ziemniaka. Pozostałe czynniki, które zauważyliśmy, może niekoniecznie są związane z, z samą pogodą, ale bardzo nierówny poziom agrotechniki i też... Nierówna jakość gleb wykorzystywanych do uprawy w Polsce była dość dużym problemem. Nie jest to tajemnicą, że warzywa uprawia się w Polsce rolę, uprawia się w Polsce na różnego rodzaju glebach, czy to naprawdę słabych, czy naprawdę dobrych. I też no, w Polsce te gospodarstwa są bardzo zróżnicowane pod względem majątku, pod względem sprzętu, który mają do dyspozycji. Są gospodarstwa, które są bardzo nowoczesne, bardzo zaawansowane z nowoczesnym sprzętem i dostępem i tak naprawdę wykorzystujące nowe zdobycze agrotechniki cały czas, ale mamy też małe gospodarstwa, a, które no, tego sprzętu po prostu nie mają, albo są przestarzałe i też te, te zdobycze agrotechniki nie są zbyt popularne wśród nich. Jednak są wykorzystywane informacje, powiedzmy, gdzieś tam z 10 czy 20 lat wstecz. I na koniec, jeszcze w kontekście przyszłości. Dawniej Polskę nazywano Pyrlandią, a teraz, gdy mówi się o zmianach klimatycznych, to wielu ekspertów powtarza, że niektóre odmiany ziemniaków znikną z powierzchni upraw w naszym kraju. Jak to wpłynie na sytuację producentów? Myślę, że, że wpłynie to dość negatywnie. Już teraz widzimy dość, dość osłabiającą się. Pozycję polskich producentów na rynku ziemniaka. Chociażby patrząc nawet generalnie na poziomy zbiorów. W tym roku, w roku 2021 mieliśmy poziom 7,1 miliona ton, w roku 2020 to było 8 milionów ton, ale w latach 18 i 19 byliśmy mocno poniżej tego pułapu 8 milionów, który jest uważany w Polsce za dobry pułap, jeżeli chodzi o produkcję który się utrzymywał przez ostatnie 10 lat przed tym 2018 rokiem, mniej więcej. Także tutaj polski ziemniak staje się coraz mniej konkurencyjny. Mamy chociażby sąsiadów za naszej wschodniej granicy Ukrainę, która, która cały czas się rozwija i, i też produkuje dużo ziemniaka, eksportuje go do, czy to do Europy Wschodniej, czy do Europy Zachodniej, tak naprawdę na cały świat. Więc no, polski ziemniak, niestety, jest go coraz mniej. Jest przez to też mniejszej, gorszej jakości, pogoda na pewno w tym nie pomaga, dlatego nie zdziwiłbym się, jakbyśmy zobaczyli dużo większy import ziemniaka w pierwszych dwóch kwartałach tego roku i też rosnące ceny, ponieważ importowany w ziemniak jest droższy, polskiego ziemniaka jest też mniej, więc na pewno zobaczymy wzrost cen. I także z pewnością trzeba będzie się nastawić na zmiany w kontekście odmian. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.